Gromadzimy się na kolejnym dniu modlitw o jedność chrześcijan. Wiemy, że w tym roku teksty, materiały, modlitwy, ale także teksty biblijne zostały wybrane na ten tydzień, choć, jak mówił ksiądz Semko, w przypadku regionu łódzkiego to są dni, to jest więcej niż tydzień. Zostały wybrane przez grupę chrześcijan z Malty i z innej małej wyspy o nazwie Gozo na Morzu Śródziemnym. W tym roku czytamy podczas tych naszych spotkań fragment Dziejów Apostolskich opowiadający o podróży świętego Pawła z Jerozolimy aż do Rzymu. Podróży, która miała różne etapy. Fragment, który czytamy w tym roku, jest związany właśnie z podróżą okrętem przez Morze Śródziemne i w pewnym momencie na wydarzeniu bardzo szczególnym, mianowicie ów okręt rozbił się na Malcie, co sprawiło, że podróżujący okrętem ludzie, a wśród nich święty Paweł, wylądowali na obcej ziemi. Jak wiemy, zostali tam przyjęci przez obcych ludzi niezwykle życzliwie. Ten fragment Dziejów Apostolskich jest dosyć długi i jest podzielony na mniejsze fragmenty. Dzisiaj czytaliśmy krótki fragment z tej podróży, z tego wydarzenia, mówiący o pocieszaniu ludzi, z którymi podróżował święty Paweł okrętem, ponieważ właśnie przeżywali sztorm i niepewność, co się z nimi stanie. Święty Paweł, jak słyszeliśmy, prosił o wspólny posiłek, zapewniając, że nikomu z nich włos z głowy nie spadnie. Ten dzisiejszy trzeci dzień w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan jest zatytułowany Nadzieja. Nadzieja, bo nikt z was nie zginie. Opowieść z Dziejów Apostolskich o podróży świętego Pawła, jak wiemy, jest opowieścią o podróży człowieka, który został uwięziony w Jerozolimie. A ponieważ był obywatelem rzymskim, odwołał się w procesie sądowym do samego cesarza, stąd decyzja, aby został odtransportowany do Rzymu. I ta podróż świętego Pawła i to, co się podczas niej dzieje, wypadek, burza na morzu, życzliwe przyjęcie przez obcokrajowców, to okazja, abyśmy popatrzyli nie tylko na historię świętego Pawła, abyśmy przypomnieli sobie o jego podróżach apostolskich, których odbywał wiele, ale także spojrzeli na świętego Pawła, który bez względu na okoliczności, które go spotykały, także na uwięzienie i tak naprawdę na podróż pod strażą do Rzymu, także tę sytuację wykorzystał po to, aby głosić swoją wiarę w Zbawiciela, w Jezusa Chrystusa. Tę wiarę głosił ludziom przypadkowym, których spotkał podczas podróży. Oprócz wiary głosił także nadzieję. I nadzieję nie tylko na to, że nic im się nie stanie, że przeżyją, że włos im głowy nie spadnie, ale głosił nadzieję, że w ich życiu jest ktoś, kto nad nimi czuwa. Jest ktoś, kto kieruje drogami ich życia. Jest ktoś, kto swoje plany przeprowadza przez nasze wydarzenia życiowe, czasami bardzo trudne, niepokojące nas, wprowadzające nas w lęk. Bóg przeprowadza te wszystkie plany.
i warto Mu ufać, że w naszym życiu to On jest tym, który naszym życiem rządzi. Oczywiście, że ten fragment z Dziejów Apostolskich, który czytamy w tych dniach, jest fragmentem, który kieruje nasze oczy, nasze modlitwy, nasze myśli właśnie na chrześcijan podzielonych, na chrześcijan, którzy z różnych powodów, historia podziałów jest bardzo bogata, trudna, ale bardzo bogata, nie da się jej opowiedzieć w kilka minut, nie da się wyjaśnić, nie da się zrozumieć po ludzku, dlaczego tak się stało, choć oczywiście można by próbować wyjaśnić te wszystkie podziały krótkim stwierdzeniem, że człowiek no właśnie nie zawsze ufa Panu Bogu, a jeszcze częściej w drugim człowieku widzi no nie kogoś bliskiego, nie brata czy siostrę, tylko swojego wroga albo konkurenta. Dzisiaj oprócz tego fragmentu z Dziejów Apostolskich i opowieści o świętym Pawle, który płynie z Jerozolimy do Rzymu, towarzyszy nam psalm 27, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Muszę powiedzieć, że ciągle przekonuję się, że Pan Bóg w rozmaity sposób działa w naszym życiu. Kiedy ksiądz Ryszard prosił mnie o tę dzisiejszą obecność i o Słowo Boże, nie było jeszcze tych materiałów przygotowanych, nie wiedzieliśmy, jakie będą teksty biblijne przeznaczone na dzisiejszy dzień, ale kiedy już te materiały się ukazały i zajrzałem na trzeci dzień naszych spotkań i na nasze dzisiejsze zgromadzenie, to odnalazłem właśnie psalm 27, który rozpoczyna się od słów: Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. I to jest ten psalm, to jest ta modlitwa, to jest to Słowo Boże, które ja w momencie otrzymania nominacji na biskupa wybrałem jako swoje słowa, które można by nazwać mottem albo Słowem Bożym, które we mnie najmocniej działa, najbardziej w tych słowach odczytuję Boże Słowo do mnie osobiście. Ten psalm 27, którego słyszeliśmy dzisiaj tylko fragment, właściwie trzy niedługie wersety, to długi psalm, który zwykle w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego jest dzielony na dwie części. Pierwsza część związana jest z wychwalaniem Pana Boga, z wychwalaniem no właśnie Jego opatrzności, Jego działania pośród nas, z Jego światłem, które dochodzi do nas i oświeca wszystkie nasze drogi, zwłaszcza te ciemne. I druga część tego psalmu, która szczególnie związana jest jakby z podpowiedzią Pana Boga, w jaki sposób my ludzie możemy odnajdywać w Nim naszego Pana, ale w jaki sposób możemy w naszym życiu przeżywać także nadzieję, że On w naszym życiu panuje, że On naszym życiem rządzi, że do Niego należy czas, do Niego należy nasze życie. I jeśli On jest naszym Bogiem i On jest naszym Panem, to o nic nie powinniśmy się martwić. Nawet gdyby w naszym życiu, tak jak w przypadku podróży świętego Pawła, nawet gdyby spotykały nas burze, sytuacje, w których boimy się po ludzku. Te słowa w tym fragmencie dzisiaj przeczytanym z psalmu 27 nie padają, ale w tym psalmie wielokrotnie powtarzana jest modlitwa człowieka, który ten psalm pisał, jednocześnie słowa Pana Boga,
które w tej modlitwie są zawarte, a mianowicie, aby szukać Jego oblicza. Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Naszym celem jako chrześcijan jest szukanie Bożego oblicza. To się odbywa najczęściej podczas naszej modlitwy indywidualnej, osobistej, ale także naszej modlitwy wspólnotowej. Szukamy Jego oblicza. Szukamy Jego głosu, szukamy Jego światła, ale szukamy Jego oblicza. To znaczy chcemy spotkać naszego Boga, chcemy doświadczyć Jego bliskości, chcemy Go zobaczyć twarzą w twarz. Słowo Boże zapowiada nam, zwłaszcza Słowo Boże Nowego Testamentu, zapowiada nam to oglądanie Bożego oblicza kiedyś, w przyszłości, wtedy, kiedy Jezus przyjdzie ponownie i kiedy się z Nim spotkamy. Ale to oglądanie Bożego oblicza jest nam o wiele bliższe, możliwe do zrealizowania w drugim człowieku. I jeśli w drugim człowieku zobaczymy człowieka, który potrzebuje pomocy, tak jak mieszkańcy Malty, którzy otrzymali nagle rozbitków z jakiegoś nieznanego okrętu i którzy przyjęli tych rozbitków z otwartym i gościnnym sercem. Jeśli zobaczymy, tak jak święty Paweł w jego współtowarzyszach podróży, których nie znał, ale w których zobaczył działającego Boga i których namawiał, aby nie tracili wiary, nadziei, że im się nic nie stanie, że ktoś nad nimi czuwa. Jeśli zobaczymy właśnie w drugim człowieku oblicze Boga, który do nas przychodzi w różnych sytuacjach, to przez tego drugiego człowieka będziemy mieli szansę oglądać oblicze Boże. To właśnie w drugim człowieku, którego spotykamy, z innego kościoła chrześcijańskiego, z innej wspólnoty, w której jest przyzywany Jezus, kiedy w drugim człowieku, którego nie znamy, który jest nam obcy, ale wobec którego okażemy życzliwość czy gościnność, jeśli zobaczymy w drugim człowieku oblicze Pana Jezusa, to możemy być pewni, że On nam to oblicze okaże. Najpierw potrzebne jest z naszej strony trochę wyjście w ciemno, trochę zaufanie Mu, że to On jest przychodzący do nas. Trochę zaryzykowanie, że w drugim człowieku, którego nie znamy, który może być naszym zagrożeniem, ale równie dobrze może być właśnie Jezusem przychodzącym do nas, to możemy doświadczyć oglądania Jego oblicza. Członkowie ze wspólnot chrześcijańskich z Malty i z Gozo, przygotowując te teksty Pisma Świętego na tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, zrobili to, przynajmniej tak odnajdujemy to w tekstach przez nich przygotowanych, z pełną świadomością, ponieważ oni są na szlaku migrantów. 10 lutego przeżywają co roku święto rozbicia okrętu świętego Pawła, lądowania świętego Pawła na Malcie. Ale jest to dla nich także święto przybycia na ich wyspę Ewangelii. Jesteśmy wszyscy świadkami, że ten szlak, który pokonywał święty Paweł, jest w naszych latach, w naszych dniach także szlakiem ludzi, którzy, podobnie jak święty Paweł w kajdanach, przemierzają tę drogę.
z innych powodów, w innych okolicznościach, ale myślę, że nasi bracia w wierze przygotowujący te teksty chcieli wszystkim nam powiedzieć, że oni ofiarują tym ludziom gościnność. Trzeba mieć świadomość tego, jak wielką gościnność, otwartość ci nielegalni emigranci spotykają właśnie na tamtych wyspach, które są teraz właściwie zalane, przeludnione, zadeptane ludźmi, którzy podróżują przez Morze Śródziemne do Europy. Część z nich ginie, ale widzą w tych miejscach, do których podróżują, swoją ziemię obiecaną. Są ludzie, którzy to wydarzenie interpretują tylko w kluczu politycznym. Są ludzie, którzy chcą widzieć w tej podróży no właśnie oblicze Jezusa, który jest człowiekiem potrzebującym, przychodzącym do nas i szukającym w naszym życiu no właśnie kogoś, kto rozpozna Jego oblicze. Na pewno w tych dniach modlitw o jedność chrześcijan powinniśmy jako chrześcijanie różnych kościołów prosić Pana Boga o Jego światło. On jest naszym światłem, On jest naszym zbawieniem. Powinniśmy prosić Boga o światło, abyśmy we wszystkich sytuacjach naszego życia, zwłaszcza w tych, w których spotykamy człowieka z zewnątrz, człowieka nam nieznanego, człowieka, który może się wydawać naszym zagrożeniem, ale na pewno człowieka, który potrzebuje pomocy, abyśmy w nim rzeczywiście widzieli oblicze przychodzącego Jezusa. Jeśli będziemy tej łaski doświadczać, jeśli będziemy potrafili rozpoznać w drugim człowieku, tamtych migrantach, ale także tutaj w naszych miastach i wsiach człowieka przychodzącego do nas po pomoc, widzieli oblicze Jezusa, to będziemy żyć nadzieją. Bóg nam będzie dawał tę nadzieję, że w naszym życiu, obojętnie co by nas nie spotykało, obojętnie jakie okoliczności życia by się nam nie przytrafiły, możemy nosić w sercu nadzieję, że Bóg nad nami czuwa, nas chroni. I jak mówił święty Paweł, włos nam z głowy nie spadnie, bo Pan jest naszym Bogiem. On czuwa nad naszym życiem i On nie pozwoli, abyśmy zginęli.